zaczęła się moja przygoda ze sztuką. No myślę, że interesowałem się zawsze, ale może nie w taki sposób czynny. Nigdy się za ten jakby nie zabierałem. I bardzo, ja w ogóle jestem fanem biografii, głównie malarzy, ale też aktorów. I jakby poniekąd te wszystkie historie, które gdzieś tam wyczytałem, jakby skłaniały mnie do tego, by też jakby zacząć się zajmować tą dziedziną. I to głównie historie takich artystów, którzy zaczęli też tak późno jak ja, czyli po 30 roku życia, i tu mam na myśli, nie wiem, Paula Gauguina, czy pana Śledzińskiego, czy Henry'ego Rousseau. Więc tak, jakby się cofając trochę w czasie, jak sobie przypominam, zawsze jak gdzieś, nie wiem, chodziłem, to miałem przy sobie jakiś album jakiegoś malarza i często, nie wiem, na jakichś imprezach i tak dalej zawsze sobie wyciągałem, gdzieś tam w czasie oglądałem, ale nigdy jakby nie próbowałem ani jakiejś sobie, nie wiem, nie próbowałem rysować, malować i tak dalej, więc to tak naprawdę przyszło do mnie w wieku 30 lat. No i jakby zapisałem się na lekcję rysunku, przepraszam, do pani Madzisiejko i chodziłem na 2 lata. Więc też jakby też bardzo dużo czasu spędzałem w domu nad takimi pierwszymi podstawowymi, powiedzmy, krokami. Co mnie popchnęło akurat do sztuk plastycznych? Ja myślę, że no też muzyka, bo ja zajmowałem się muzyką przez 11 lat swojego życia i doszedłem do takiego wniosku, czy do, powiedzmy, takiego miejsca w swoim graniu, że miałem wrażenie, że jakby że nie byłem w stanie gdzieś popchać dalej jakby swojego grania i pomyślałem, że mogę się rozwijać, na przykład, nie wiem, zacząć uczyć się nut i iść w taką stronę bardziej jazzową, albo iść w taką stronę, powiedzmy, duchową, czyli rozwijać się na innej trochę płaszczyźnie. I pomyślałem, jakby, no wtedy zacząłem też jakby to łączyć, uczyć się właśnie rysunku i jakichś innych gałęzi takich sztuk plastycznych, by po prostu siebie rozwijać w jakiś taki sposób, powiedzmy, duchowy, emocjonalny, bo jakby ja uważam, że jakby muzyka i nie wiem, jakieś malarstwo i tak są połączone z jakąś więzią taką, powiedzmy, nie wiem, namacalną, jakąś inną po prostu. No rzeczywiście to jest takie trochę obsesyjne, taka znaczy rzecz, która mi pomaga w jakichś takich, nie wiem, zwalczaniu swoich różnych ciemnych stron i tak dalej. Rzeczywiście zapominam o takich, powiedzmy, złych historiach ze świata, nie wiem, zewnętrznego. Rzeczywiście to jest taki jakiś mój świat i to jest tak, jak czytałem kiedyś biografię pana Moneta, który powiedział, że jego interesuje to, co jest między nim a obrazem. Tak naprawdę niegotowy, powiedzmy, produkt. I ja mam trochę podobnie, że też jak kończę pracę, to w sumie rzadko tak mam, że ją stawiam i tak przyglądam się i patrzę, kurczę, udała mi się, jest świetna. Z reguły już mam następną zaczętą. Że to jest jakby proces jest dla mnie ważniejszy czasem, znaczy przeważnie, nawet ważniejszy niż dzieło. Czyli sam proces tworzenia i zmagania się z tym. No też jakby w tej technice, w malarstwie papierowym ciężko jakby przewidzieć, co się uzyska. Że jakby te fragmenty papierów, które ja składam ze sobą, są tak randomowe, że po prostu no jakby nie mogę przewidzieć po prostu, co będzie, że często też mnie to zaskakuje i ten efekt jest fajny, ale jakby, tak jak mówię, proces powstawania jest dla mnie najciekawszy i najbardziej mnie kręci rzeczywiście, gdy powoli powstają jakieś rzeczy. I też jakby przy okazji akurat tego cyklu Ostrosupy i tej takiej czerni i bieli, dwóch kolorów, które ze sobą zestawiam, to są akurat kolory, których nie muszę szukać. Jakby mam od razu je gotowe i gdy mam gotowy rysunek, to jest z reguły pierwsza rzecz, którą wyklejam, że już jakby zacząłem. To jest takie rzeczywiście impulsywne bardzo, że tak zaczyna, to się dzieje. Dla mnie dużą inspiracją są biografie różnych ludzi. Też nie wiem, aktorów. Podziwiam wielu ludzi, którzy jakby połali się wieloma technikami albo wykonywali, że na przykład ktoś był, nie wiem, malarzem, ale też grał na czymś, bo tak jak już mówiłem, no mnie muzyka z malarstwem bardzo gdzieś tam siebie przenika. Znaczy ja też działam trochę tak, jak wyczytałem to kiedyś Leonardo da Vinci. On działał w taki sposób, że na przykład jak zajmował się rysunkiem, to zajmował się tylko rysunkiem przez, powiedzmy, miesiąc, potem to rzucał i zajmował się czymś innym. I ja mam bardzo podobnie, że tak naprawdę teraz ta wystawa, która znajduje się tutaj w Ideafix, jest dla mnie takim momentem jakby ulgi, że po prostu dam sobie spokój na chwilę właśnie z tym malarstwem i właśnie powróciłem do pasteli olejnych. Ja długo zajmuję stworzenie jednej pracy,
To zależy od tego, jaka to jest praca, też jaką techniką, ale jak mówimy o malarstwie papierowym, to jakby może najpierw powiem, na czym polega ta technika. Ta technika polega na jakby krojeniu kawałków papieru na jakieś mikro po prostu drobinki i jakby sklejanie ich razem. No i cały jakby myk polega na tym, by stworzyć z tego jakąś przestrzeń, czyli połączyć jakoś fajne, zrobić fajne przejście, jakieś tonalne, jakieś, nie wiem, czy starać się w jakiś efekt powiedzmy takiego 3D wymyśleć, czyli zabawa kolorem generalnie, światłocieniem i tak dalej. I jak długo tworzę? Czy początek był taki, że no szukałem jakby sposobu, ponieważ jakby ja nie znalazłem gdzieś tam, nie wiem, w necie i w jakichś, nie wiem, albumach malarskich, nie spotkałem się z taką techniką, więc jakby sam próbowałem przedzierać szlaki i dlatego te pierwsze prace no, były rzeczywiście jakieś nieudane, chaotyczne i z biegiem powiedzmy miesięcy, czy teraz już z biegiem lat, te prace zaczęły nabierać już jakiegoś charakteru. W swojej pracy zaczynam od rysunku, to jest w ogóle podstawą każdej pracy, ale tak naprawdę, szczerze mówiąc, dla mnie najciekawszym momentem jest samo wyklejanie i to jest takie trochę obsesyjne, że jakby czasami, czy nie chcę mówić, że pomijam rysunek, ale zależy mi na tym, żeby jak najszybciej go wykonać, żeby po prostu już zacząć po prostu wyklejać. W tym momencie mam już posegregowane kolory. Zbieram naprawdę setki różnych gazet, albumów, jakby zamieniam w mieszkanie w taki antykwariat, ale staram się segregować kolory, więc jakby układam sobie powiedzmy, nie wiem, gdy wymyślam jakąś tonację, w jakiej będzie osadzony dany obraz, to już jakby szybko znajduję odpowiednie fragmenty. W ciągu paru dni jestem w stanie zrobić. Zrobiłem pracę, chyba taki rekord, to są 3 dni powiedzmy. Jak to pogodzić z życiem i z wychowaniem dziecka? No jest taka jedna, znaczy ja pracuję wieczorami, tak naprawdę już wszyscy śpią i to jest, no czasem jak mam jakiś rzeczywiście wolny dzień i nie wiem, czy moja córka gdzieś pojedzie na przykład z moją dziewczyną do babci i tak dalej, to też to wykorzystuję. Tak naprawdę każdy moment w moim życiu jest jakby wypełniony albo myślami o pracy, albo po prostu pracą i praktycznie każdy wieczór. Znaczy ja też działam w taki sposób, że zajmuję się różnymi technikami, akurat ta jest mi taka jakby najbliższa, bo czuję, że ona jest no w jakimś sensie moja. I też jeden z moich przyjaciół powiedział mi, że to jest takie coś, do czego ja powinienem dojść, a nie od tego zaczynać. Że to trochę tak jakbym zaburzył taki naturalny proces, powiedzmy, rozwoju. Artysta nigdy nie osiąga doskonałości, on jedynie do niej dąży. I ja też staram się dążyć. To jest takie myślenie, które mam. Chciałbym się rozwijać. To jest taka, dla mnie jest to nowe. Ja nie czuję się jakimś, kurczę, nie wiem, jakoś, nie wiem, malarzem, artystą. Wcale nie. Dla mnie jakby znam setki ludzi, którzy robią, nie wiem, te rzeczy lepiej ode mnie. Po prostu tylko. Jakby uważam, że nie wiem, moim takim sposobem na jakby rozwój jest systematyczność i tak naprawdę spędzanie każdego dnia na pracy. Czyli właśnie nie jeden raz w tygodniu wiele godzin, tylko codziennie nawet, nie wiem, parę minut.